Tego dnia najczęściej myślimy o pierwszym dniu wiosny, czy też dniu Wagarowicza. A ważne jest też inne święto, które przypada właśnie 21 marca. To Światowy Dzień Lasu. Choć łatwo na co dzień zapomnieć o tak zwanych zielonych płucach ziemi, są one nie tylko ważne, ale właściwie niezbędne do przetrwania naszego gatunku. I najważniejsze, że każdy może o lasy zatroszczyć się sam. Uważam, że my wszyscy jako społeczeństwo powinniśmy dążyć do tego, aby tych lasów było jak najwięcej, aby cieszyć się choćby z zasadzonego pojedynczego drzewka, tak? Czy to będzie drzewko posadzone w lesie, czy u nas na koło domu, tak? W dzisiejszych czasach każde drzewo, powiem tak ogólnie, już na planecie ma bardzo duże znaczenie i chyba to znaczenie rośnie z każdym rokiem. Światowy Dzień Lasu to też doskonała okazja do tego, aby przyjrzeć się im trochę bliżej. W ostatnich czasach wiele osób obawia się o wycinki. Można zauważyć, że lasy znane nam z dzieciństwa znikają. Zdaniem leśniczych nie ma jednak powodów do obaw. Takie sytuacje, które pan powiedział, na pewno mają miejsce, ale to jest związane z wymianą pokoleń, która cały czas ma miejsce na terenie głogowskich lasów. Oczywiście lasy, które wejdą w ten wiek dojrzałości, są usuwane i w to miejsce zaraz sadzimy młode pokolenie lasu, które za x lat będzie cieszyło kogoś innego. Większym problemem dla lasów mają być zmiany klimatyczne i zimy, których nie ma. To już nie tylko problem wysokich temperatur i szybkiej pobudki do życia, ale także brak pokrywy śnieżnej. A przecież z pokrywy tej śniegowej, z tej zimowej, w głównej mierze mamy właśnie ten rezerwuar wody, tak? Nie z tych burzowych, intensywnych opadów, które mają miejsce w lipcu, tak? Bo ta woda bardzo szybko, następuje bardzo szybki opad, ale bardzo szybko spływa. Ona nawet nie zdąży wsiąknąć, tak? Nie zasili tych zasobów wodnych w świecie przyrody, w lesie, w rolnictwie i tak dalej. Szybko spływa do Bałtyku i tak naprawdę to dużej z niej korzyści nie ma, a często wręcz prowadzi do szkód. I aby pomóc w tej kwestii, najlepiej postawić na budowanie zbiorników retencyjnych. Tych w naszym kraju wciąż jest niestety niewiele.